Siemano moi kochani, z tej strony Farel i witam was w kolejnym odcinku z omawiania aktualizacji w grze Fortnite. Moi kochani, dzisiaj przygotowałem dla was naprawdę sporo nowości, które zostaną dodane na dniach do gry Fortnite. Jak dobrze wiecie, sezon powoli dobiega końca i coraz ciekawiej robi się w tej grze. Na samym początku może, moi drodzy, zacznijmy od tego, żebyście strzelili łapeczkę w górę. Jeżeli lubicie tego typu odcinki, zostawiajcie łapeczkę, żebyście nie zapomnieli. I zacznijmy od tej miejscówki. Jak dobrze wiecie, jest to taka miejscówka, gdzie stoją parasole. Generalnie ona jest ciekawa w skali od 1 do 10 na 5. Nic szczególnego, ale moi drodzy, trwają odwierty cały czas pod mapą i ta miejscówka ma się na dniach zawalić. Mają się w grze pojawić jakieś wstrząsy wtórne, trzęsienia ziemi, no i ta miejscówka się totalnie zapadnie pod mapę. Tutaj macie przebitkę, jak to będzie wyglądało. Teraz sobie podlecimy i zobaczymy, czy faktycznie tutaj, moi drodzy, coś się nam zmieniło. Z tego co widzę, chyba tu się nic nie zmieniło. Wygląda jak wygląda ta miejscówka. Spójrzmy sobie. No nic ciekawego tu nie ma. Spalmy sobie tą chatę od razu. Raz, dwa, trzy. Nazbieramy sobie matcy i pójdziemy, moi drodzy, do groty. Dlaczego pójdziemy do groty? Za chwileczkę się dowiecie, bo prawdopodobnie save został totalnie zmieniony, zmniejszony, bo był za mocny. No i Epic Games, no niestety, zepsuło nam gierkę. Okej, chata nam się spaliła, skrzynkę otworzyliśmy, no jak widzimy, nic ciekawego nie ma. Teraz, moi drodzy, ciśniemy do groty, a w międzyczasie, jak będziemy cisnęli do tej groty, puszczę wam bardzo fajne nagranie, z którego możemy sporo wywnioskować. Jeżeli śledzicie mocno fabułę, to z pewnością będziecie wiedzieli, o co chodzi i co niektórych ta historia zaskoczy. Jeżeli ktoś grał w 10 sezonie i pamięta o Paradygmat, no to ona dalej tutaj, moi drodzy, coś kombinuje i chyba powróci w tym sezonie. Słuchajcie historii, a ja w tym czasie jadę do groty. Pamiętasz tę wiadomość z czarnej skrzynki rakiety? To od Paradygmat. Jeśli ma nam się udać, naprawdę będziemy potrzebować jej pomocy. No dobrze. Ja będę jej potrzebować. Zostawiłem dla niej skrytki w różnych miejscach wyspy. Musisz je oznaczyć kosmicznymi skałami, żeby mogła je znaleźć. Nieźle układasz skały, tak naturalnie. Naturalnie? Odróżnić je od tych wszystkich innych skał. Nie? Jeśli wyciągnę ją z kryjówki. To proszę, gotowe. Świetnie. Hej, zachowaj sobie jedną kosmiczną skałę. Dzięki. Będzie musiała przerobić kable. Trzecia rakieta wystartowała. Udało mi się. Z twoją pomocą. Ale jest problemik. Pewna koleżanka umieściła dla mnie wiadomość w czarnej skrzynce. Cały problem w tym, że czarna skrzynka odpadła. Jest cała. Jeśli mamy wierzyć tej wiadomości, będę potrzebować twojej pomocy. I to szybko. Wiem, co sobie myślisz. O wielki, potężny naukowcu. Dlaczego nie zrobiłeś nic z tymi wirtualnymi wiertlami? Cóż, były za małe, by spowodować nasze zaburzenia sejsmiczne. Ale teraz sprawy tektonicznie się skomplikowały. Dlatego musisz je zniszczyć dla dobra wyspy. Czterordzeniowy silnik plazmowy? Co? O, hej, dzięki. 1982 rok? Miejmy nadzieję, że wyspa się ustabilizuje. A do tego czasu lepiej nic nie kombinujmy. Żadnego wiercenia, kopania czy sadzenia kwiatków. I nie śmieć, proszę. Tu naukowiec. O, naukowiec. Na bezpiecznym kanale siódemki. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Paradygmat uruchomiła swoje systemy nawigacyjne i wygląda na to, że szykuje się do długiej podróży. Trudno odgadnąć jej zamiary, ale stanowczo zalecam, żeby skupić się przede wszystkim na pracach z nią związanych. Czyli trwają prace nad Paradygmat. No, moi kochani, w tym sezonie robi się coraz ciekawiej. Jeżeli macie jakąś tezę dotyczącej tej historii, no to piszcie oczywiście w komentarzu. Ja powiem szczerze, że za mocno tak fabuły nie śledzę i też, no, nie jestem w 100% przekonany, co o tym wszystkim myśleć, a nie chciałbym też wam mieszać w głowie coś głupiego powiedzieć. Dobra, moi drodzy, wbijamy od razu do naszego sejfiku nowego. Do gry zostaną też dodane nowe skiny do Krzaczora oraz do pana Bananka. Czy te skiny będą dostępne w naszej edycji skinu, czy po prostu, no, trzeba będzie je kupić na nowo? Oby nie! Wolałbym, żeby były dostępne. Dobra, mamy tu jakieś amunicja. Potrzebujemy do naszych skokoskałek. Pek, pek, pek. Skokoskałki jeszcze przed aktualizacją sobie ogarnąłem. Hop! Lecimy na dół. Wow, 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 wow! Czekajcie, czekajcie! Ej, tej skały chyba nie było. Albo mi się wydaje. Panie, panie, co pan oszalał? Dobra, mamy go. Leżysz, chłopie. Bierzemy na szybkości karciochę.
i wbijamy do sejfu. Zobaczymy, jak się zmienił. No i moi kochani, otwieramy sejfik. Jestem ciekaw, ile teraz tam jest skrzyneczek. Mam nadzieję, że nie będzie ich tylko 3-4. No zobaczymy. Na pewno były dwa dropy i inne skrzynki. Czekajcie, jak? Znerfili? No czekajcie, mamy dropy. Mamy dropiki. Mamy tutaj 4 skrzynki. Czy został zmniejszony ten save? No, mi się wydaje, że chyba nie, ale takie plotki chodziły. Albo może dopiero zostanie zmniejszony. Jeżeli uważacie, że został zmniejszony, dajcie znać w komentarzu, bo jakoś ja nie wiem, mi się nie wydaje, że został zmniejszony. Mam dla was jeszcze, moi kochani, kilka ciekawych informacji, ale zanim wam o nich opowiem, no to chciałem was poinformować, że dzisiaj o godzinie 16 będziemy grali w Fortnite'a. Odpalam live'ika, więc zapraszam wszystkich chętnych do wspólnych gierek. Będzie też organizowany konkurs, oczywiście na fałdolce, więc ktoś na pewno sobie zgarnie fajną nagrodę. Do gry mają w tym sezonie jeszcze powrócić łuki prymitywne, ponieważ w plikach gry jest z nimi związane jakie zadanie. I też Shina wykopał w plikach na swoim Twitterze, oznajmił, że do gry prawdopodobnie przywrócona zostanie rakietnica samonaprowadzająca. Jeżeli graliście rakietnicą samonaprowadzającą, no to macie szczęście, bo było to ojejku, jejku, chyba w pierwszym w ogóle rozdziale. Ja już nawet nie pamiętam sam, jak się tym grało, ale wiem, że sprawiało to naprawdę masę frajdy. Rocket Ride'y zdalnie sterowane przez ludzi były czymś pięknym i fajnie by było, jakby to powróciło. Na pewno by to nam urozmaiciło rozgryweczkę. Jak dobrze wiecie, po dzisiejszym odcinku, który wleciał o godzinie 7 rano, Fortnite zaczyna współpracę z Uncharted, czyli z taką grą przygodową, a też wychodzi teraz film Uncharted, więc jeżeli jeszcze nie oglądaliście tego odcinka, no to obejrzyjcie po obejrzeniu tego filmu mój najnowszy odcinek, zobaczycie, co tam od Epic Games dostałem, bo dostałem bardzo fajną mapkę. No i moi drodzy, wraz z tą aktualizacją do gry miał zostać dodany rewolwer, ale tego rewolweru nie widzę nigdzie. I chyba go jeszcze nie ma po prostu w grze. Może na dniach zostanie dodany. I miała też zostać dodana mapa. Jeżeli graliście kilka sezonów wstecz Fortnite'a, no to znajdowaliśmy taką mapę ze skarbami. To był chyba sezon z piratami. I wtedy szliśmy za tą mapą i ta mapa wskazywała nam trasę, gdzie leży zakopany skarb. No na chwilę obecną też tej mapy jeszcze nie znalazłem. No ale oczywiście, jeżeli mapa zostanie dodana do gry, od razu nagrywam dla was challenge. Tylko loot z mapy skarbów challenge. Więc koniecznie zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, żeby nie przegapić tego odcinka. No i moi drodzy, w tym sezonie ma też zostać dodana jaskinia Klombo. Ale kiedy ona zostanie dodana, nie mam pojęcia. Szczerze wam powiem, że myślałem, że ta aktualizacja będzie troszeczkę lepsza. Może wszystko się wydarzy na dniach, bo na chwilę obecną jakichś super dużych zmian nie mamy. Mapy nie znalazłem, broni nie znalazłem. Nowych. Co tu wypluł nam Klombo? Jakiegoś kolimatorka. No, także moi drodzy, na dzisiaj to chyba by było tyle. Masz Klombo, zjedz sobie tutaj jeszcze skokoskałki, bo takich skokoskałek jeszcze chyba nie jadłeś, stary. Zjadaj, moi drodzy, a wystawcie za to łapkę w górę, bo Klomba nakarmiłem skokoskałkami. Zobaczymy, co za to nam odda ziomeczek. A! Bo bije mocno, bije mocno, bije mocno. Nic nie oddał. Największy ham i prostak z tego Klombo. Co oddajesz? No nie, zjadł skokoskałki i nic nie oddał. Ale mam nadzieję, że wy, moi drodzy, oddacie za mój wysiłek łapeczkę w górę. No i pamiętajcie, jeżeli robicie jakieś zakupy w grze Fortnite, możecie skorzystać z mojego kodu FARAL. Będę mega wdzięczny. Ja się z wami żegnam i widzimy się na live'ie o godzinie 16. Trzymajcie się, NIRA!